pozyskać za darmo albo bardzo niewielkim kosztem i wysiłkiem i włączyć do naszego ogrodu po to, żeby zasilać rośliny materią organiczną albo ściółkować glebę, żeby ograniczyć parowanie wody i przesychanie tej gleby. Więc takie właśnie idee przyświecają permakulturze. Ja się zajmuję zawodowo projektowaniem permakulturowym, więc można się do mnie zgłosić z takim tematem, jak zaprojektowanie przydomowego ogrodu. Zieleń koi, z tym stresem sobie radzi. Zieleń nigdy cię nie zdradzi. Słuchajcie, zapraszam, to jedyna niepowtarzalna okazja. Hania dzisiaj jest przygotowana w mocy twórczej. Pan od permakultury. Bo mamy w tej chwili jeszcze wykład, a później właściwie o pół do chyba mamy i od pół do gdzieś piątej, gdzieś myślę, że wyjdziemy strefę już taką muzyczną. Ja zapraszałam wszystkich na takie ubikowanie na trawie i nie powiem, ja jestem przygotowana, ale myślę, że ta pogoda jest już tak trudna. Skupia się na połączeniach pomiędzy różnymi elementami naszego ekosystemu ogrodowego. Permakultura to również połączenie naszego domu z ekosystemem naszego ogrodu. Bardzo często w permakulturze projektujemy systemy magazynowania i zbierania deszczówki i wykorzystujemy tą wodę deszczową w bardzo mądry sposób do nawadniania ogrodu. Bardzo często też odpady organiczne, które w każdym domu powstają, można z powodzeniem zutylizować, przetworzyć na fantastyczne rzeczy, wykorzystując do tego celu właśnie różne elementy zaprojektowane w naszym ogrodzie. Jednym z takich odpadów w postaci płynnej są ścieki, dlatego też permakultura bardzo często skupia się na tym, jak zaprojektować roślinną, korzeniową oczyszczalnię ścieków przydomową, tak żeby we własnym zakresie, we własnym ogrodzie wygodnie i bardzo tanio można było oczyszczać ścieki, które w naszym domu powstają. Bardzo często takim elementem, w zasadzie sercem permakulturowego ogrodu jest właśnie kompostownik, który pozwala na sprawne przetwarzanie wszelkiej materii organicznej. Możemy się podzielić, tą żywnością możemy się wymieniać. Możemy się też wymieniać nasionami roślin, sadówkami roślin, które w naszym ogrodzie